Rozwiąż układ równań. Y równa 1 druga x oraz 2x kwadrat minus y kwadrat równa 7. Więc chyba najprostszy sposób, jaki tutaj możemy ten układ równań rozwiązać, to użyć pierwszego równania, które mówi, jak y wyraża się przez x, czyli w miejsce y, prawda, w miejsce y w równaniu drugim wstawić 1 druga x. Czyli w ten sposób dostajemy tak. 2x kwadrat minus y. No y to jest 1 druga x do kwadratu i to jest równe 7. No i widać, że w ten sposób dostaniemy dosyć proste równanie na x. Równanie kwadratowe, ale tam będzie tylko człon x kwadrat. Czyli tak, mamy 2x kwadrat minus 1 druga x do kwadratu, to jest 1 czwarta x kwadrat i to jest 7. Czyli to jest 2 minus 1 czwarta, 2 to jest 8 czwartych, czyli to jest 7 czwartych x kwadrat i to jest 7. To co, dzielimy obie strony przez 7, czyli tutaj zostaje nam 1 i mnożymy przez 4. W ten sposób mamy po lewej stronie x kwadrat, a po prawej stronie zostaje nam 4, czyli x kwadrat równe 4, zatem x równe 2 lub x równe minus 2 i odpowiednio do tego y jest równe 1 druga x, prawda? To nam mówi pierwsze równanie, czyli jak x jest 2, to y jest 1, lub jeżeli x jest minus 2, to y jest minus 1, czyli to ten układ równań ma dwa rozwiązania i każde z nich jest parą liczb x, y. Czyli x równe 2, y równe 1 lub x równe minus 2, y równe minus 1.